Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Fundusz Odbudowy, a ściślej Krajowy Plan Odbudowy, przegłosowany, przyjęty wczoraj w Sejmie. Jak będzie wyglądało głosowanie w Senacie? A także dlaczego Platforma Obywatelska nie chciała unijnych pieniędzy, wstrzymała się od głosu, bardzo mocno też krytykowała wcześniej Lewicę za to, że ta wyłamała się z tego opozycyjnego porozumienia w kwestii tego, by blokować decyzję o przyjęciu Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Z tego zresztą porozumienia opozycyjnego wyłamało się również PSL, bo zagłosowało za Krajowym Planem Odbudowy, podobnie jak Lewica. Wstrzymała się, jak wspomniałam, Platforma Obywatelska, natomiast przeciw była Solidarna Polska i Konfederacja. Dlaczego Platforma, tu skupiamy się na tej partii, w ten sposób właśnie rozegrała całą sytuację? Czy faktycznie, no właśnie, można powiedzieć, że to Platforma dzisiaj tak naprawdę szykuje pole do polexitu? To jest prowokacyjne pytanie, na które odpowiedzą nasi goście, profesor Waldemar Paruch i profesor Arkadiusz Jabłoński. Dzień dobry panom profesorom. Dzień dobry. Witamy panią redaktor, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. No to pan profesor Waldemar Paruch, jak patrzy na całą sprawę i dlaczego Platforma Obywatelska w ten sposób postąpiła i zyska na tym, czy straci? Jednym chyba z najciekawszych wydarzeń w Sejmie ostatnich kadencji, ja mogę go porównywać tylko z wydarzeniami roku 1992, kiedy ówczesny Sojusz Lewicy Demokratycznej dokonał zwrotu i przeszedł na pozycję popierania wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest dość istotny moment w najnowszych dziejach Polski. Natomiast dlaczego Platforma Obywatelska w ten sposób się zachowała? Po pierwsze, podjęła próbę kolejnego wywrócenia układu politycznego. To już trzecia taka spektakularna. No pierwsza to oczywiście pucz sejmowy, przełom 16-17 roku, później tak zwany strajk kobiet. Teraz jest to trzecia próba wykorzystania Funduszu Odbudowy po to, żeby rozbić Zjednoczoną Prawicę. Powiedziano dość powszechnie, że Solidarna Polska zagłosuje przeciwko funduszowi. Zbigniew Ziobro w tej materii i inni liderzy tej partii byli jednoznaczni i bardzo konsekwentni. Tu wyserwali jednoznaczne sygnały, że nie dokonają zmiany. Powód drugi, nie przewidziano zachowań lewicy. Tutaj mamy zderzenie z jednej strony dyletantyzmu politycznego w wydaniu Borysa Budki i innych liderów Platformy Obywatelskiej, a i profesjonalizm, co by nie powiedzieć, liderów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to głównie ci politycy, niekoniecznie ta nowa część lewicy odgrywała tej rolę kluczową, bo przypomnę, że kilka dni wcześniej przed spotkaniem liderów lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim, Aleksander Kwaśniewski w jednej z prywatnych telewizji powiedział wprost, że lewica powinna poprzeć Fundusz Odbudowy, a wczoraj w jednym z wywiadów poseł Krzysztof Śmiszek ujawnił, że takie spotkanie miało miejsce bodajże w mieszkaniu Aleksandra Kwaśniewskiego. Odbyła się swoista odprawa polityczna, która spowodowała, że tego porozumienia po prostu doszło. I powód jeszcze jeden. Borys Budka walczy o utrzymanie się fotelu lidera Platformy Obywatelskiej. Zwróćmy uwagę, mieliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni starcie dość ostro z Grzegorzem Schetyną, tak naprawdę jednokierunkowe. Grzegorz Schetyna krytykował Borysa Budkę, uznając tą strategię polityczną partii w kontekście Funduszu Odbudowy jako fundamentalnie błędną, która doprowadziła do wyizolowania w Sejmie i tak naprawdę zbliżenia się do Konfederacji, bo ta postawa czy wstrzymująca, czy postawa negatywna w kontekście wczorajszego głosowania to jest to samo, bo liczą się tylko głosy oczywiście za. No i jeszcze Szymon Hołownia, który depcze już Platformie Obywatelskiej nie tyle po piętach, bo w niektórych sondażach wyprzedza tę partię, zwłaszcza w tych sondażach, gdzie mamy badania bezpośrednie, a nie telefoniczne, no co powoduje, że Platforma może stracić funkcję lidera, a przede wszystkim łamie się ten słynny pomysł tandemu Budka-Trzaskowski koalicji 276, którą ogłoszono kilka dni temu. I ostatnia jeszcze kwestia, usiłowano przejąć kontrolę nad Funduszem Odbudowy. Po to te negocjacje z samorządowcami, bo proszę zwrócić uwagę, Rafał Trzaskowski występuje w tych negocjacjach w podwójnej roli. Z jednej strony jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony jako prezydent miasta Warszawy. Chciałby na dwóch polach być konsultowanym. No tak w polityce się po prostu nie działa, bo jest to naruszenie reguły równości stron. Mm-hmm. Czy Borys Budka istotnie traci tę funkcję lidera na naszych oczach? Czy ten ruch mocno odbije się także na notowaniach Platformy Obywatelskiej? Posłuchajmy zresztą wystąpienia Borysa Budki wczoraj w Sejmie. Najgorsze, co zrobiliście, moje koleżanki i koledzy,
to zgasiliście nadzieję. Dlaczego? Bo nie upomnieliście się o wartości. Zostawiliście ludzi, którzy pod Sądem Najwyższym, pod Trybunałem Konstytucyjnym walczą o wartości. Zostawiliście Polki, które na ulicach obrywały pałami od tego rządu. Woleliście zakulisowe rozgrywki. Wróćcie na dobrą stronę opozycyjną. Jest jeszcze czas. Zgłaszamy, panie marszałku, szereg poprawek w drugim czytaniu i jednocześnie deklaruję, że nie będziemy popierać tego rządu. Wstrzymamy się, jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte. Czyli Borys Budka właśnie o tym spotkaniu, o którym mówił pan profesor, nieco wspomniał, że to takie układanie się poza, dostarczył poprawki, ale upłynął już termin zgłaszania poprawek do Krajowego Planu Odbudowy. Dopiero wczoraj Borys Budka przyniósł ten dokument. Czy uratuje go między innymi takie zagranie też na emocjach, właśnie przypomnienie kobiet, strajku, wartości, sądownictwo? Czy to ma coś wspólnego także z Krajowym Planem Odbudowy i tłumaczy decyzję Borysa Budki? Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Wydaje się, że Borys Budka to jest taki reprezentant takiej racjonalności, zupełnie instrumentalnie traktowanej. On chyba już uczony przez Donalda Tuska, a potem przez Grzegorza Schetynę, pojmuje politykę jako próbę takiego rozegrania czegoś przeciwko komuś. Ma tych swoich zausznicy, którzy dokładnie w ten sam sposób myślą i wydaje się, że to zostało tak ujawnione w tych właśnie sporach dotyczących tego Krajowego Planu Odbudowy, no, że postanowił na koniec zagrać wartościami i przedstawić siebie nie jako dyletanckiego, jak to powiedział pan profesor, rozgrywacza politycznego, no, ale jako obrońcę wartości. No i w tym wydaniu obrońca wartości, nawet jak nie do końca jest skuteczny, no to jednak jakieś ideały mu przeświecają. Wydaje się, że staje się coraz bardziej śmieszny, starając się tak tłumaczyć swoje, prawda, postępowanie, a także no, ten kierunek, jaki nadał działaniom swojej partii. To jest takie symptomatyczne, że poseł Franciszek Sterczewski, który zagłosował za, jako jedyny z Koalicji Obywatelskiej, za Krajowym Planem Odbudowy, w swoim wywodzie broniącym tego głosowania brzmiał bardziej przekonywująco niż lider tej partii. No, przypomnijmy, pan Franciszek Sterczewski no raczej nie należy do takiego mainstreamu politycznego, jest raczej w dużej mierze przypadkową troszeczkę postacią na naszej scenie politycznej. Młodzi powiedzieliby, że to taki hipsterski polityk. Tak, taki hipsterski. I to on brzmi racjonalniej niż lider partii. No to pokazuje, jaka jest w tej chwili pozycja Borysa Budki w tej partii. To skoro skręcamy w tę stronę, bo taki hipsterski polityk to również Adrian Zandberg, ale tutaj bardzo merytorycznie, no i za Krajowym Planem Odbudowy. Posłuchajmy. Jesteśmy w parlamencie po to, żeby walczyć o sprawy zwykłych ludzi. Innym zostawiamy rojenia o księżycowych koalicjach z panem Braunem i z panem Bosakiem. My nie zmarnujemy życia przyszłych pokoleń w imię partyjniackich gierek, panie przewodniczący Budka. W imię partyjniackich gierek nie zmarnujemy życia przyszłych pokoleń. Czy istotnie tu chodzi o Polskę, czy może lewica też tutaj coś ugrała politycznie, pan profesor Waldemar Paruch? Doskonały wybór Adriana Zandberga jako mówcy w imieniu lewicy, bo był najbardziej wiarygodny z trójki liderów. Robert Biedroń nie mógł wystąpić, wiadomo, nie jest posłem. Tutaj tylko Adrian Zandberg jest kojarzony nie z lewicą kawiorową, nie z lewicą obyczajową, ale z tą lewicą socjalną, a te kwestie socjalne Polaków bardzo żywo interesują. Chociażby dzisiaj mamy badania, z których wynika, że europejskie porównacze, że konsumowanie pieniędzy w sferze publicznej stawia Polskę dość daleko, że trzeba będzie właśnie tę sferę publiczną poprawiać i pieniądze covidowe w tej materii będą niezbędne. Nie bez powodu lewica mówi o tej przestrzeni publicznej. Mam na myśli te pieniądze na szpitale powiatowe, do 75 tysięcy mieszkań, czy też dowartościowanie samorządów
tych powiatowych i gminnych, tych najniższych. Platforma od zawsze chciała wspierać metropolię i stąd też ten bój o dystrybucję pieniędzy unijnych. Kto będzie beneficjentem wykorzystywania tych pieniędzy? Czy wielkie metropolie rządzone przez prezydentów z Platformy Obywatelskiej, czy też gminy i miasteczka, które są były przez wiele lat wykluczane z dystrybucji najważniejszych pieniędzy unijnych. Jest to fundamentalny spór merytoryczny, od którego, proszę zwrócić uwagę, wczoraj uciekano w debacie sejmowej, bo te kwestie merytoryczne nie odgrywały tam roli kluczowej. Ale wystąpienie Zandberga przyniosło jeszcze jeden powiew dla Platformy bardzo niebezpieczny, zanegowanie totalnej opozycyjności. To wczoraj się dość często przebijało w wypowiedziach i konferencjach polityków lewicy, że czas tym pomysłem Grzegorza Schetyny, przypomnę, z lutego 2016 roku skończyć. Totalna opozycyjność nie przynosi żadnych efektów i faktycznie Platforma Obywatelska, gdyby nie to, że dysponuje większością w Senacie i to niewielką większością, nie miałaby żadnej możliwości sprawczych. No ale Senat jest tak ulokowany w polskim systemie politycznym w Polsce, że może tylko odroczyć przyjmowanie ustaw. Ta totalna opozycyjność jest jedną z przyczyn przegranych Platformy Obywatelskiej, bo pewnie pan profesor Jabłoński podzieli moje zdanie. Totalna opozycyjność w Polsce akceptuje około 25% czynnych politycznie Polaków. Zasadnicza większość takiego modelu polityki nie akceptuje, wręcz dalej idąc, go po prostu odrzuca. Zwłaszcza to, co było cechą totalnej opozycyjności, to wieczne donoszenie na Polskę w Unii Europejskiej. A teraz Platforma Obywatelska występuje przeciwko tej Unii Europejskiej. No, otóż to. Dlatego na początku programu mówiłam, czy to właśnie Platforma... Czy to właśnie Platforma dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, choć przez lata mówiła, że to polexit za rządów Jarosława Kaczyńskiego będzie tym pewnikiem. No i jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę w tym punkcie programu. Będziemy mieli jeszcze kolejny, zapraszam już teraz, ale w tym punkcie głos Marcina Warchoła, czyli kandydata na prezydenta Rzeszowa, wcześniej z ramienia Solidarnej Polski, no parlamentarzysta nadal, za funduszem odbudowy. Co tym kierowało i czy właśnie to, o czym powiedział profesor, czyli o tym, czyli ta merytoryczna debata, merytoryczny argument mówiący o tym, jak bardzo te pieniądze są samorządom potrzebne, no bo przecież to wybory samorządowe. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. No tak, zdecydowanie tak. To może być poważny impuls dalszego rozwoju Polski. Te pieniądze, które będą oczywiście sensownie ulokowane. Przypomnijmy, że wcześniejsze te rozdania, tak to nazwijmy kolokwialnie, finansowe dotyczące funduszy europejskiej, były różnie konsumowane i tutaj pewien sceptycyzm wywołany właśnie tym, jak te pieniądze są zagospodarowywane, tak. Także wpływa na to, jak prawda, Polacy postrzegają wartość walki o te pieniądze, no, kosztem utraty czy możliwości utraty prawda, polskiej suwerenności. Te 5 lat jednak Polaków chyba przekonało, że można sensownie wydawać prawda, pieniądze. Argumenty rządzących, że nie tracimy suwerenności przyjmując tą ofertę wspólnego funduszu odbudowy, a tylko mamy szansę, jak to powiedział Konrad Szymański, wzmocnić swoją pozycję w Europie i w ten sposób budować własną suwerenność. No jednak nie przekonały większości posłów Solidarnej Polski. Tutaj pan Marcin Warchoł. Wydaje się także jako polityk, który no chce funkcjonować w samorządzie, no musiał dać jasny sygnał, że dla niego ważne są też te kwestie możliwości dofinansowywania działań samorządowych, tak aby właśnie wspomóc te powiatowe szpitale, tak aby ten tak zwany zrównoważony rozwój stał się faktem i tutaj wysłał bardzo jasny sygnał. No, czytając chyba trochę lepiej nastroje społeczne niż to czynią liderzy Solidarnej Polski, to trochę smuci, no bo widać tam wiele ideowości, wiele takiego namysłu nad tym, ile zysku, a ile strat możemy ponieść właśnie przyjmując tą ofertę, ale wydaje się, że tutaj wnioski, jakie z tego wyciągnięto, nie są najbardziej trafne.
Tak jest. No i Konrad Szymański, wspomniany minister do spraw Unii Europejskiej, zyskał zresztą szeroką falę poparcia wczoraj w mediach społecznościowych po swoim wystąpieniu jako bardzo dobra argumentacja po prostu tam padała, merytoryczna, o tym, jak będzie realnie wyglądało wydatkowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy, jak też będziemy to wszystko spłacać. Warto posłuchać, warto wiedzieć, bo no właśnie wokół tego wiele takich argumentów narosło, mitycznych już. Dziękuję panom profesorom za rozmowę na ten temat, ale kolejny punkt programu jeszcze przed nami. Za chwilę zapraszam.